Witam tu Alisterio w zamku Merlasa. Cóż, zbadajmy lewą odnogę, przy czym nie mamy pewności, czy to jest na pewno lewa, bo nie wiadomo, czy on myśli o swojej lewej, czy o naszej lewej, czy o tej lewej, jak się wchodzi, która jest przecież inną lewą niż jego lewa. Zmiazgujemy ich. To się da wystrzelać, więc nie jest wielkim problemem. Natomiast... Komu to? Tu może. I śnieżyca. Uwielbiam to sterowanie. Może tak. I tak miał być, bo my chcemy po prostu jak najszybciej opuścić ów zamek. I pewnie czeka nas bardzo ciężka bitwa z pewną panią mag. I to raczej przelewki nie będą. Właśnie. Miałem paczyka budować. 21 tysięcy samo się nie zbierze. Idzie nieźle. Dokąd mnie to... Aha, dobrze. To jest takie jakby ślepe. Czy ktoś by mógł tutaj coś położyć, co ja bym takiego mógł podnieść? He? Co za nieuprzejmi ludzie w zamku, żeby towarów nie było? Żadnych? Do zajumania? Aha, i muszę pamiętać, że jeśli znajdę takie pochodnie, coś takiego tu miało być. A, i to już wszystko? Rzeczywiście. Mam przekręcić pochodnię, to wtedy się otworzy jakieś tam przejście. Ale tu w sumie nic nie było. Poza jedną armią. Czyli praktycznie nic wielkiego. To jeszcze możemy sprawdzić. Czyżby oni byli trochę mocniejsi, skoro tak się cieszą na nasz widok? Nie. To na pewno. Boję się, że... Nie no, chyba wszyscy nie zginą. Czyli tak. Przyspieszenie. Raz, dwa, trzy. O! Jest to realnie możliwe. Oni będą tu jako drudzy. Też je zniesie. Kiepsko. Jest niemożliwe, żeby w zamku taka słaba kasa była, no. Jest hańba dla takiego zamku. W tym momencie to powinien się taki zamek rozpaść ze wstydu. Uderzamy. Tu jeszcze mogą być pewne niespodzianki ze strony szamanów. Chyba, że zdołamy zniszczyć, ale... Ale to raczej jest mało prawdopodobne. Kolejna szansa. Cóż... Dobrze, możecie tu zająć pozycję z ręką obrony. No właśnie, tego się bałem. Czterech. To nie jest jeszcze problem. Krok do przodu. Dodatkowa szansa. Obrona. Ładnie. Proszę się nie rozchodzić. Tu wolałbym jednak
nie ryzykować, więc już teraz wskrzesimy czterech. Tak. Muszą zginąć za wszelką cenę. Nowa tura. Wycofacie się. Tu. Nie no, mam dużo many. Czyli tak. Magiczny pocisk. O. A śnieżyca tutaj. O właśnie. Ślicznie. Pięknie. Poradziliśmy sobie. Naprawdę? Nikt tutaj nie opuścił jakiegoś artefaktu? Jakichś regaliów? Złota? Cokolwiek! Tu się jeszcze upewnimy. No i? Trzeba bliżej podejść? Aha. Cóż, skoczmy. Piwnica. O, tu jest coś, nie coś. To warku pochowanego. Czy pan chce ze mną porozmawiać? Paskudztwo. Trzeba to zniszczyć. Sporo uczników. Tak. To są szkielety. Czyli zrobimy to w ten sposób. Zimowy taniec. Śnieżyca. Albo może w ten sposób będzie mi łatwiej. O. Nie. Oczywiście zniszczymy priorytetowo. Teraz tak, tutaj taka obszaróweczka. Dobrze by było, że po prostu oni już nie mieli żadnych jednostek strzeleckich. A jest to dosyć realne, gdyż naprawdę niewiele zostanie. I teraz gdybyście tak pomogli, moi szanowni inkwizytorzy. No to się nam udało. Teraz tylko problemem są teleporty. Może tak, przekażecie dodatkowy ruch i poczekacie. Bo gdyby się przeteleportowali, no to chciałbym mieć kim z nimi walczyć. Tutaj podobnież. Tu. Jest. Fajnie. Tu. Albo tu. Tu jest niestety groźne miejsce. Trzeba by zablokować. Nie. Chociaż myślę, że dobra śnieżyca mogłaby tutaj zdziałać cuda. Ale na wszelki wypadek staniecie tutaj. Właśnie. Strzelajmy. Tak. Bijemy. O, właśnie szał nam trochę. Tylko potrzebuję jeszcze jeden punkt. Albo nie potrzebuję. Mhm.
i zakończymy tę nierówną walkę. Prawda? I cóż, zbierajmy. To się przyda, to się przyda. Runkę widzę. Bardzo mnie to cieszy. Aha. Aha, i tu jest przejście, ale dokąd? Naciskam prawy klawisz myszy, ale nie ma nic napisanego, więc na razie nie ryzykujmy, ale... Aha, dobra, dobra, tu trzeba iść. Kogoś widzę. To jest ona. No to kto mi teraz sprzeda ten zwój wskrzeszenia? Bardzo silni. Nie wiem, w sumie wydaje mi się, że tu będzie sposób na powrót, gdybym chciał uzupełnić siły, więc... A w sumie nie czuję się tak za bardzo na spotkanie z magiem, tym bardziej, że wolę, żeby... No jednak nie tracić żołnierzy, no wiadomo, nie? Każdy by tak wolał. No nic, dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym, jeszcze nie wiem, gdzie się uda.